Cześć, ja jestem Anjon i pokażę Wam dzisiaj, jak zbudowałem swojego Wixwella. Wixwell trafił bez kolejki na listę moich czempionów do zrobienia, bo myślę, że będzie się świetnie sprawdzał na Hydrze, a Hydra ma u mnie obecnie najwyższy priorytet. Niestety, przez takie postępowanie moja kolejka legend do zrobienia wcale się nie zmniejsza. Natomiast, jeśli wy zrobiliście tą fuzję, to nie zapomnijcie przywołać go. Zanim timer pokaże 00. No a poza tym mamy teraz CVC z personalnymi nagrodami, więc dostaniecie za niego od razu 30 tysięcy punktów, a jeśli go zbudujecie, to nawet więcej. Wixwell nie został jakoś zbyt ciepło przyjęty przez część społeczności, ale jak dla mnie jest bardzo ciekawy. Sami zresztą wybieraliśmy jego skille i wyszedł Champion, który bardzo dużo oferuje na bosie i na hydrze. Głównie przez jego A2, na którym zwiększa pojemność tarczy, i choć każdorazowo jest to niewielka wartość, to im dłużej to robi, tym mocniejszy jest ten efekt. Na hydrze będzie też super sprawdzało się jego A1, na którym ma stuprocentową na bossach szansę na wrzucenie prowok, co w połączeniu z kontratakiem na jego pasywie będzie świetnie się nadawało do kontrowania Head of Decay. A jego A3 umieszcza tarcze i nowy buff Intercept, który ma mechanikę stakowania i blokuje skillę do kontroli, które próbuje na nas wrzucić przeciwnik. Miłymi dodatkami są również Increase Defense i Decrease Attack. Jeśli chodzi o klon Bossa, ponieważ ja używam teamu Unkillable, to nie próbowałem stworzyć tutaj żadnej kompozycji z Vixwellem, ale jeśli jesteście zainteresowani takim teamem. Spójrzcie na bardzo ciekawy Infinity Team, który zaproponował niedawno Hell Hades. Link do tego filmu zamieszczę w przypiętym komentarzu. Ja będę go używał na hydrze. Docelowo na poziomie Nightmare, ale na razie nie mam jeszcze na to odpowiednich statów. Dlatego pokażę Wam, jak działał XL na hydrze Hard. Jego obecne staty nie są złe, ale na pewno wymagają jeszcze kilku poprawek. Wliczając w to Aria bonusy. Ma całkiem przyzwoity speed, dość dobry defense i całkiem sporo HP, dlatego jego przeżywalność będzie przyzwoita. Oprócz tego damage na jego skillach skaluje się z defensa, ale tutaj nie miałem już takiego sprzętu, żeby dać mu 100% crit rate i trochę więcej crit damage, ponieważ najważniejsze dla niego jest odpowiedni resistance i accuracy. A to dlatego, że chcę, żeby był mischief tankiem, no i accuracy, żeby był w stanie wrzucić provoke. W osiągnięciu odpowiednich progów statów na pewno pomoże nam blessing i Plarium właśnie ogłosiło event Spad, gdzie będzie do zdobycia jakaś, nie wiemy jeszcze jaka, najprawdopodobniej pięciogwiazdkowa dusza Wixwella, tak jak mają to ostatnio w zwyczaju. Ja na pewno będę się starał ją zdobyć, ale zanim to zrobię, udało mi się kupić dla niego jednogwiazdkową duszę i jako blessing wybrałem Cruelty. A to dlatego, że Wixwell często kontratakuje i ma atak AoE, przez co ma sporo okazji do obniżenia defensa głową Hydry. W przypadku jednogwiazdkowego blessingu ten efekt jest dość słaby, ale jeśli rzeczywiście uda mi się zdobyć pięciogwiazdkową duszę, to już będzie coś. W HeroSpad punkty będziemy zdobywać otwierając szardy, czyli będzie to sam Rush i levelując Championów, czyli Champion Training. A do tego będzie to wszystko połączone z dwukrotnie zwiększonymi szansami na legendy z Sacredów i bardzo ciekawym 10x na wszystkich i jednocześnie każdego z osobna Unity Championa. Z tej czwórki dla mnie najciekawszy będzie Falmont, czyli Champion z frakcji Sacred Order, który będzie na 10x w niedzielę i jeśli udałoby mi się go zdobyć byłby to już drugi Unity Champion na koncie. Champion Barbarzyńców Gregor czeka w kolejce na zbudowanie. Ewentualnie zastanawiam się nad Unity Championką z frakcji High Elves, czyli Feyną. Ona również ma bardzo ciekawy zestaw skilli. Decyzji jeszcze nie podjąłem, ale skłaniam się raczej ku niedzieli, czyli ku Falmondowi. Natomiast mojego Wixwella ubrałem w set Kerst, który będzie się świetnie sprawdzał na Hydrze. Przy jego EOI i częstych kontratakach będzie wrzucał Hex na głowy Hydry. A wiemy, że to jest jeden z najpotrzebniejszych debuffów w tym obszarze gry. I przejdziemy teraz do timu, jaki chcę wam pokazać, ale zanim to nastąpi, mam jeszcze dla was mały bonus. Wyfarmiłem z turnieju w Sandevil jedno losowanie duszy z Samon Pool i zobaczmy, co udało mi się zdobyć. To będzie epic, ale ile gwiazdek i jaki Geomancer? Bardzo dobry epic, 4 gwiazdki. To będzie upgrade dla mojego drugiego, a w zasadzie podstawowego Geomancera i teraz obydwu, których mam zbudowanych, mam na 4 gwiazdkach. I przejdźmy już do timu na hydrę. Tak jak mówiłem, to będzie Hydra Hard. Team, który wam pokazuję, to normalny team, chociaż Wixwell może być też razem z Janiką w bardzo ciekawym teamie, który zaproponował Bronko. Link do tego teamu umieszczę w komentarzu, a na pewno kiedyś też spróbuję go zbudować, o ile prarium wcześniej nie ja Niki. A team, który tutaj widzicie, nazwałbym semiprzystępnym. To dlatego, że składa się praktycznie z samych fuzji, ewentualnie darmowych czempionów. Jeśli gracie już od jakiegoś czasu, na pewno macie Pythona, On zapewnia przeżywalność w tym teamie, a przy okazji ma cleanse. Newt. Jest głównym damage dealerem ze swoim potrójnym atakiem Max HP, Artak i Ratalos również dokładają damage od siebie, a Wixwell zapewnia tarcze i Hex ze swojego setu Curse. natomiast Lady Mikage na naszych czempionach przedłuża buffy skraca debuffy, a na głowach hydry robi dokładnie coś przeciwnego. Jeśli chodzi o debuffy, mamy Weekend, który zapewnia nude, a także Dikris Attack. Decrease Attack jest również w zestawie skilli Artaka. Natomiast z buffów Ratalos zapewnia Increase Speed i Increase Crit Damage. Nie ma w tym TBM Block buffs, które moglibyśmy rzucić na przeciwnika, co jest dość ryzykownym posunięciem. I brakuje również porządnego Decrease Defense. Jedynie Ratalos na swoim A1 wrzuca ten debuff, ale robi to na jednego przeciwnika. Może być też problem z Fear, który wrzuca na nas Head of Torment. Mamy jedynie Clans od Pythona. Jednak ta rotacja jest dość specyficzna. W podstawowym zestawie głów nie ma ani Head of Torment, ani Head of Mischief. Oczywiście mogą się pojawić w trakcie walki i namieszać. Jednak postanowiłem zbudować i sprawdzić taki eksperymentalny team. Zobaczę, jaki uzyskam wynik, czego tutaj brakuje, i zastanowię się, jak go ulepszyć. Przed rozpoczęciem tej walki pokażę Wam tylko jeszcze wynik z Hydry Hard z wczoraj z nieco innym teamem, i możecie zobaczyć, że Wixwell oprócz roli supporta zadał też całkiem sporo obrażeń. Oczywiście większość z nich pochodzi z Hex. Wczoraj jeszcze nie miałem dla niego blessingu, ale on myślę nie robi takiej wielkiej różnicy, ponieważ Cruelty mam na Ugo. I z takiego wyniku nieco ponad 70 milionów na Hydrze Hard. Byłem zadowolony. Zobaczymy, czy uda się go dzisiaj poprawić. I zaczynamy Alej Atak z Baby Mikaga, które wrzuciło Prowok na Head of Torment. Niestety, Head of Torment ma złe affinity dla Wixwella. Dlatego, często będzie tak, że przy Wickhicie nie uda się go umieścić, a wtedy Head of Torment wyczyści wszystkie debuffy z pozostałych głów. W walce nie pomaga nam też Poison Cloud wrzucany przez Head of Light. Natomiast to, że mamy w tymi Artaka, który zapewnia HP Burn, niweluje działanie tego debuffu. I oczywiście HP Burn jest przydatne również, żeby zwiększyć damage Ratalosa. Walka jest w trybie auto, jednak czasami robiłem mikrozarządzanie, wskazując na głowy, które w danej chwili chcę zaatakować. Co było przydatne, żeby przede wszystkim uniknąć Reflect Damage, które dość często się tutaj pojawia. No i po to, żeby uwalniać połkniętych w danej chwili czempionów. Nie będę pokazywał całej walki, zrobię kilka migawek co mniej więcej 50 tur, żebyście widzieli jak to idzie. I zatrzymamy się przy samej końcówce. W czasie tej walki zdarzały się sytuacje podbramkowe, kiedy to nie zabił się na przykład na refleksję damage, jeśli nie przypilnowałem tego, żeby celował w inną głowę, ale właśnie po to Fightian jest w teamie, także ratował sytuację. Mamy 150 turę, 50 milionów, całkiem przyzwoity damage. Nie są to jakieś kosmiczne liczby, ale całkiem nieźle. W dwustetnej turze sytuacja wyglądała jeszcze stabilnie. Wszystko zaczęło się psuć w okolicach 250 tury. Moi czempioni zaczęli być połykani bardzo często, i zanim uwolniłem poprzedniego, połykany był następny, i ostatecznie walkę zakończyłem w 260 turze z wynikiem 78,5 miliona. To przyzwoity wynik, trochę lepszy od tego wczorajszego. Przypominam, tam było 73 miliony. Większość z tych uszkodzeń pochodzi od Blade Mastera, ale Wixwell niemal dogonił Artaka i znowuż jego obrażenia pochodzą głównie z setu HEX. Moja Lady Mikage jest zbudowana, żeby zadawać nieco uszkodzeń, więc również dołożyła ponad 4 miliony. I 18 milionów pochodzi od Newta. Także tak przebiegł mój pierwszy test Wixwella na hydrze. Na pewno będę pracował jeszcze nad teamami, w których można go użyć. Mam ochotę zbudować team, o którym Wam mówiłem z Janiką. I moje pierwsze wrażenia są pozytywne, ale z pewnością zbudowanie dobrego teamu z Wixwelem będzie wymagało sporego zastanowienia. Na pewno ma potencjał i prawdopodobnie nauczymy się go wykorzystywać z czasem. Ale nawet teraz jest bardzo solidnym czempionem. Pamiętajcie o tym, żeby odebrać fuzję, jeśli ją robiliście. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć.